Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek utknąć na lotnisku? Z nudów sprawdzaliście pewnie wtedy wszystkie media społecznościowe i wysyłaliście do przyjaciół całe mnóstwo SMS-ów, a po jakimś czasie waszym oczom ukazała się ta przerażająca wiadomość. Pozostało 10% baterii. Znaleźliście więc najbliższą stację ładowania i podłączyliście swoje urządzenie. W ten oto sposób, pozornie nie robiąc nic specjalnego, staliście się ofiarą cyberataku. To zjawisko ma po angielsku nawet swoją nazwę – juicejacking i w miejscach publicznych stanowi realne zagrożenie. Stacje ładowania w centrach handlowych, na lotniskach, w hotelach i lokalach gastronomicznych, a nawet w środkach transportu publicznego mogą okazać się fatalną pułapką. Ale jak to działa? Hakerzy instalują specjalny program w publicznej stacji ładowania i każdy, kto podłączy do niej swoje urządzenie, automatycznie ściągnie podejrzane oprogramowanie bezpośrednio na telefon. Tylko spójrzcie na swoją ładowarkę USB. Standardowe złącze USB ma od 4 do 5 pinów. Tylko jeden służy do pobierania energii. Zadaniem pozostałych jest natomiast przesyłanie danych. Większość nowoczesnych telefonów ma domyślnie wyłączony tryb transferu danych. Bardziej narażone na ataki hakerów są więc urządzenia ze starszymi wersjami Androida. Ale niektórzy użytkownicy mogli też sami wcześniej przypadkowo uaktywnić te opcje. Po podłączeniu telefonu do komputera zazwyczaj pojawia się komunikat, czy dane urządzenie należy do zaufanych. Tylko że transfer danych i tak odbył się już wcześniej, właśnie za pośrednictwem stacji ładującej. Gdy połączenie zostanie już ustanowione, pojawiają się dwa główne zagrożenia. Pierwsze z nich to kradzież danych. Po przypięciu się do podejrzanego portu, haker może zainfekować urządzenie wirusem i wykraść cenne informacje. Cyberprzestępcy dysponują specjalnymi programami, które pozwalają im przeglądać wasze pliki i aplikacje. Zapisane karty kredytowe, loginy, hasła oraz inne dane osobowe są wówczas podane jak na tacy. A zdobyte w ten sposób informacje zazwyczaj wystarczają hakerom, żeby uzyskać pełny dostęp do waszych kont bankowych. Innym niebezpieczeństwem jest bezprawna instalacja złośliwego oprogramowania. Tego typu software może skopiować wszystkie dane z waszego telefonu na urządzenie przestępcy. Złodziejskie aplikacje są również wyposażone w funkcje, które pozwalają gromadzić poufne informacje na wasz temat. Mają one dostęp do waszej aktualnej lokalizacji, dokonanych zakupów, aktywności w mediach społecznościowych oraz zdjęć, wiadomości i połączeń. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia się budzicie, bierzecie do ręki telefon i okazuje się, że jest zablokowany. Wyświetla się tylko komunikat: jeśli chcesz odblokować swoje urządzenie, wyślij pieniądze na to konto. Bardzo ryzykowne jest również oprogramowanie reklamowe, które w natarczywy sposób zalewa użytkownika komercyjnymi ogłoszeniami i propozycjami zakupów. A najgorsze ze wszystkich reklam są te niewidoczne. Podczas przeprowadzania synchronizacji urządzeń w domu pobierają się one bowiem też na komputer. Zatem jak się przed tym wszystkim bronić? Przede wszystkim unikajcie korzystania z publicznych stacji ładowania. Włączcie wyświetlanie poziomu naładowania baterii, ograniczcie używanie aplikacji i sprawdźcie, które programy zżerają najwięcej energii, nawet gdy nie są aktywne. Wyróbcie w sobie nawyk ładowania telefonu w domu, w pracy lub w samochodzie. Dzięki temu unikniecie problemu z wyczerpanym urządzeniem na lotnisku. A jeśli działanie akumulatora w waszym smartfonie pozostawia wiele do życzenia lub bez przerwy korzystacie ze swojego urządzenia, noście ze sobą zwykłą ładowarkę. Gdy zauważycie, że telefon jest na wyczerpaniu, po prostu podłączcie go do jakiegoś znalezionego kontaktu. Przez zwykłe gniazdko elektryczne nie da się przenosić danych. Warto również mieć zawsze pod ręką mały powerbank. Obecnie na rynku jest ich mnóstwo, od wyboru do koloru. Sprawdźcie sobie więc jakąś przenośną ładowarkę z uroczym designem, a podróżując nie będziecie musieli martwić się o bezpieczeństwo telefonu. Jeśli natomiast w waszym przypadku żadna z tych opcji nie wchodzi w grę, proponuję jeszcze inne rozwiązanie. Odłóżcie telefon i poczytajcie książkę. No co, proszę o zbyt wiele? Okej, w takim razie zainstalujcie w swoim telefonie dobrą aplikację antywirusową. Owszem, może się wydawać, że era łatwych do przeoczenia wirusów, które mogą zniszczyć smartfon, tablet czy komputer, dawno już minęła, ale to wcale nie znaczy, że wasze urządzenie jest bezpieczne. Zainstalowanie sprawdzonego oprogramowania ochronnego na pewno nie zaszkodzi. Możecie także zadbać o fizyczną ochronę swojego telefonu. Są takie małe przejściówki USB, które działają jak adaptery łączące kabel USB z telefonem. Blokują one przesyłanie danych, zezwalając wyłącznie na przepływ energii. Załóżmy jednak, że z jakiegoś powodu musicie użyć publicznego gniazda USB. Jak sprawdzić, czy wasz telefon nie został zainfekowany? Przede wszystkim skontrolujcie, jak szybko działa wasze urządzenie. Nowy smartfon z ledwością ładuje aplikację? To poważne ostrzeżenie.
Alarmująca może być też awaria jakiegoś programu lub przypadkowy samoistny restart telefonu w środku dnia. Tego typu błędy oznaczają, że procesy dziejące się w tle pochłaniają moc obliczeniową urządzenia. Pamiętajcie jednak, że starsze telefony zawsze wykonują zadania wolniej, szczególnie jeśli muszą obsługiwać nowsze systemy operacyjne lub aplikacje. Po prostu bądźcie wyczuleni na jakiekolwiek nagłe zmiany. Uważajcie również na przegrzewanie się telefonu. Czasami na ekranie pojawiają się przerażające wiadomości w stylu: twoje urządzenie musi ostygnąć, zanim użyjesz go ponownie. Może to być spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia, które sprawiają, że telefon się przegrzewa, albo zbyt długim graniem w ulubioną grę. Niestety przyczyna nie zawsze jest tak trywialna. Niewykluczone, że wasz telefon został zawirusowany. Po raz kolejny w podobnych sytuacjach uważajcie na nagłe zmiany w funkcjonowaniu urządzenia. Niepokojące mogą też być raptowne wahnięcia poziomu baterii. Jeśli zablokowaliście swój telefon i włożyliście go do torby z akumulatorem naładowanym w 50%, a godzinę później żywotność baterii spadła do 20%, zdecydowanie coś jest nie tak. Jednak najbardziej dobitnym sygnałem ostrzegawczym ze wszystkich są zmiany w telefonie, z którymi nie macie nic wspólnego. Na przykład nadmierne zużycie danych. Jeśli zobaczycie jakieś zaskakujące modyfikacje w ustawieniach telefonu, zwłaszcza tych dotyczących prywatności, możecie być niemal pewni, że ktoś niepowołany ma dostęp do waszego urządzenia. Kontrolujcie więc regularnie statystyki wykorzystania danych. A gdy zauważycie, że nagle, zupełnie bez przyczyny, gdzieś ulotnił się gigabajt lub dwa, powinniście zacząć się martwić. Jeśli coś takiego rzeczywiście się wydarzy, koniecznie sprawdźcie, czy w waszym urządzeniu nie ma jakichś aplikacji, których sami nigdy nie instalowaliście. Większość programów szpiegujących jest niewidoczna, ale czasami wyglądają one jak zwykła apka, która ni stąd, ni zowąd pojawiła się na waszym telefonie. W takiej sytuacji najpierw należy przywrócić w urządzeniu ustawienia fabryczne. Następnie trzeba przeprowadzić aktualizację swoich aplikacji. Ich twórcy na szczęście stale podnoszą poziom bezpieczeństwa. I na koniec obowiązkowo zainstalujcie program antywirusowy. Telefon będzie wówczas odpowiednio chroniony. Pamiętajcie jednak, że cyberprzestępcy mogą włamać się do waszego urządzenia nie tylko poprzez publiczne stacje ładowania. Czy wiecie, ile informacji da się wykraść za pośrednictwem publicznego Wi-Fi? Za każdym razem, gdy łączycie się z jakąś siecią tego typu, podejmowane przez was działania są widoczne dla hakerów, przez co stajecie się dla nich łakomym kąskiem. Oto kilka prostych zapobiegawczych zasad. Gdy jesteście połączeni z publicznym Wi-Fi, nie wprowadzajcie nigdzie swoich danych osobowych ani poufnych informacji. Dotyczy to szczegółów konta bankowego, haseł do portali społecznościowych, e-maili itd. Zainstalujcie programy VPN, które zabezpieczają połączenie z internetem. Tak, wiem, zwykle trzeba za nie zapłacić, ale świadomość, że wasze wrażliwe dane są chronione, wydaje się o wiele cenniejsza, prawda? Jeśli to możliwe, zainwestujcie w nieograniczony pakiet danych komórkowych. To szybki i prosty sposób na utworzenie hotspotu Wi-Fi bezpośrednio ze smartfona. W ten sposób unikniecie ryzykownych sieci. I wreszcie wyłączcie opcję udostępniania plików. W różnych systemach operacyjnych, jak chociażby Mac lub Windows, można tego dokonać za pomocą kilku kliknięć. Taka zapobiegliwość ochroni zawartość urządzenia przed każdym cyberprzestępcą. No i nie zapominajcie skorzystać kiedyś z tej porady z książką. Nie pożałujecie, gwarantuję. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.